Matura i wszystkie egzaminy przeprowadzane przez polskie szkoły stoją pod znakiem zapytania. W związku z nieustannie pojawiającymi się pytaniami Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała oficjalne oświadczenie. Wiele osób może być niezadowolonych, gdy dowie się, jakie plany mogą wejść w życie. Matura jest jednym z najważniejszych egzaminów, które ma przed sobą wiele uczniów. Obecna sytuacja w kraju, która związana jest z koronawirusem, sprawia, że w mediach wciąż pojawiają się pytania, czy terminy egzaminów zostaną przesunięte. Centralna Komisja Edukacji wystosowała właśnie oficjalne oświadczenie w sprawie: lekcje w szkole zawieszone. Matura już za półtora miesiąca. Zgodnie z decyzją wszelkie placówki edukacyjne pozostają zamknięte do 25 marca. Termin ten może ulec zmianie, jeżeli sytuacja w kraju nie będzie się poprawiała. Uczniowie, którzy obecnie nie chodzą do szkoły, mogą korzystać z zajęć, które odbywają się za pośrednictwem internetu. Nauczyciele publikują zadania, by uczniowie pracowali i uczyli się podczas izolacji. Dyrektor KE, Marcin Smolik, przekazał, że zajęcia w szkołach mogą zostać odwołane nawet do świąt wielkanocnych, gdyby zaszła taka potrzeba. Przekazana została także oficjalna wiadomość związana z przesuwaniem terminów egzaminów, w tym matury. Matura 2020. Oficjalne oświadczenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w związku z pojawiającym się pytaniami odnośnie do egzaminów, które mają odbyć się w pierwszej połowie roku. Centralna Komisja Egzaminacyjna postanowiła wydać oficjalne oświadczenie, by uniknąć fake newsów, które obecnie zalewają sieć. Jeśli przerwa w szkołach przedłuży się do okresu po świętach, trzeba będzie przesunąć egzaminy. Na tę chwilę czasowe zawieszenie zajęć w szkołach nie wpływa na ich terminy, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marcin Smolik. Dzisiaj grzeje, 1. Chiny mają propozycję dla Polski, chodzi o koronawirusa. Niebywałe, może okazać się kluczowa w walce z epidemią. 2. Polizała deskę w publicznej toalecie. Blogerka uznała, że jest zbyt piękna i bogata, by się zarazić. Marcin Smolik dodał, że nie ma na razie powodów do wdrażania nowych terminów. Dyrektor KE dodał, że przesunięcie terminów nie będzie skomplikowanym zadaniem, a jeżeli będzie taka potrzeba, egzaminy, w tym matura, odbędą się w nowych terminach. Podkreślone zostało także, że wciąż są to tylko dywagacje, a na razie nie ma potrzeby, by zmieniać terminy. Najlepsze newsy dnia, źródło, Radomsko 24. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. PL na Google News.